Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dzisiaj ja jadę do szkoły, wy sobie ładnie śpicie. Skończyły się wakacje i kurde, jadę do szkoły, ale powiem wam, że się cieszę, bo nie będę się w końcu nudzić. Tak sobie jadę bez dewektlera, zobaczymy jak ludzie będą się patrzeć na mnie, bo RK zawsze miała serię i teraz RK jest bardzo, bardzo głośna. A moja RK była zawsze najcichszym moto stamtąd, z całej szkoły. Tym razem będzie na odwrót, mam nadzieję tylko, że nie będzie żadnej policji czy coś w tym stylu. No i lecimy, kurde. Ja i ciekaw jestem jak to będzie. Dzisiaj mam ogólnie 5 lekcji tylko do 12:30. Dwie lekcje takiego gadania z wychowawcami. Potem mam 2 godziny fizyki oraz mam jeszcze angielski. Angielski bardzo lubię. Z fizyką trochę gorzej, bo mam bo mam najgorszego nauczyciela z mojej szkoły ogólnie. Nie ma teraz innego od matmy i fizyki, bo taki najlepszy odszedł. No i muszę jakoś przeżyć z tym najgorszym, także możecie mi życzyć powodzenia w fizyce oraz matematyce, bo z tego to jestem jednak najgorszy. Raczej fizyka jeszcze spoko, ale matma to jest dla mnie po prostu jakaś katorga. Zrobimy sobie najpierw jedno kółko koło szkoły, aby zobaczyć czy policja nie stoi. Jak się jedzie bez dewektlera, to mogą być spore kary oraz nie wiem co tam jeszcze, ale ja mam polski przegląd. To nie wiem czy to tak samo się liczy czy nie. No nie wiem. W każdym bądź razie cisnę sobie bez dewektlera. O 7 rano budząc wszystkich sąsiadów. I tak sobie jadę, kurde. W ogóle bardzo chciałbym wam podziękować za taką aktywność, jaka jest teraz na kanale. Może uda się wbić do września jeszcze 30 tysięcy. Chociaż wątpię w to, ale jest możliwe. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Ja wam za to bardzo dziękuję. Oraz was wynagrodzę w najbliższym czasie jakimś konkursem. Zaraz sobie wjedziemy do Cud Metropolii. No i wjechałem do mojej Cud Metropolii, Nowy Jork w Niemczech. Tutaj nie chcę tych ludzi za bardzo budzić, kurde. Bo się wystraszą, będą myśleli, że trzecia wojna światowa się zaczyna. Oj, jak ludziom już przeszkadza wydech w 125, to co dopiero jak będzie 600, R6. Kurde, ale będą dymy. No i wtedy to będzie inny dźwięk niż takie pra 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 pra. To będzie takie tu. Takie wzium wzium. Wiecie o co chodzi? Oj. Myślałem, że dziadek coś tam pokazywał, ale nie. Nic się pokazywał. Kurde, w tych lusterkach to mało co widać. Dobra, tutaj sobie pojadę w lewo. Ostatnio mi znowu pękła linka sprzęgła, no nie? Dobrze, że Tobiasz mi pokazał jakieś dziwe sprzęgła. Tak to normalnie biegi sobie umiałem zmieniać i wszystko. Dobra, słuchajcie, jedziemy w prawo. Znowu mi zaczyna kask parować. Jak zawsze w tym miejscu, nie wiem od czego, czy to jest od jakiegoś stresu, czy co. W tym, że zaraz będę w centrum uwagi? No nie wiem. Dobra, jedno kółko na spokojnie. Jedno kółko na spokojnie, zobaczymy czy policji nie ma, wyciszam się. O Jezu, ale się patrzają ludzie. Ale się patrzą. Dobra, w sumie jest już dużo ludzi, więc mogę zaraz wykręcić. Man. Nie chcę wyprzedzać, bo kurde nie wiem czy policja nie stoi. Kurde.
wtedy, ale się skupiłem, Jezu. Nie wiem, jak jestem w centrum uwagi, to nie umiem w ogóle nic gadać. Dobra, słuchajcie. Nie ma policji nigdzie, więc można zrobić szybsze kółko. Mam nadzieję, że nie będzie teraz żadnych korków, kurde. Ale wyczyściłem Amerykę, ona jest taka czysta. Jeju. Aż cieszy oko, no. Normalnie, kurde, cieszy oko. No teraz nikt nie powinien mi skoczyć pod koła. Ale się dziwnie czuję, serio. Każdy się obraca, każdy. Naprawdę każdy się obraca. No co on robi? Siedził, ale nie będę na zakrycie wyprzedzać. Dobra, kręcimy w prawo. Słuchajcie. Idziemy do szkoły. O co chodzi? Wracają masakry. Co to jest za moto? MZ-ka jakaś. Jakaś chińska MZ-ka. Czy niemiecka, nie wiem. Dobra, ludzie, ja już po szkole, trzeba zwijać, ale wcześniej jak się ludzie wystraszyli niektórzy, jeszcze kolega mi powiedział, że jeden się wystraszył za mną, jak dostał po twarzy tym dźwiękiem. Ale tutaj ludzi jest.
Ale fajnie linka sprzęgła chodzi teraz, kurde, tata mi na oliwił. Całkiem inaczej. Albo zrobię sobie jeszcze jedną rundę. Dobra ludzie, ja już cisnę. Także jeśli się wam spodobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I pamiętajcie, że to są Niemcy. Oni inaczej trochę reagują na to wszystko, bo w Polsce na pewno ludzie by inaczej zareagowali na ten wydech, czyli moi koledzy. Także nie ma co mówić, że nie reagowali w ogóle, bo ja widziałem po nich, że reagowali po prostu. Niektórzy się nawet wystraszyli. Ciekaw jestem ich reakcji, jak jutro przyjadę z DB Killerem i będzie taka cichutka. Dobra, także co, wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Siemano!